Blisko 2 godziny. Zablokowana była ulica Makoszowska w Zabrzu z powodu poważnego wypadku. Doszło tam do zderzenia tramwaju z polonezem. Do szpitala trafił 74-letni kierowca osobówki oraz jego o rok młodsza żona. Do wypadku doszło dzisiaj około godziny 11 na ulicy Makoszowskiej w Zabrzu. Tak widać za moimi plecami, doszło do zderzenia tramwaju linii numer 3 z samochodem osobowym, konkretnie samochodem marki Polonez. Za sterami tramwaju siedziała kobieta, lecz ze wstępnych ustaleń policji wynika, że to nie ona była sprawcą zderzenia. Wszystko tu wskazuje na to, że motornicza nie popełniła żadnego błędu, to kierujący polonezem powinien ustąpić pierwszeństwa przejazdu, zatrzymać się przed torowiskiem, pozwolić właśnie tramwajowi przejechać przez ulicę. 74-latek jednak z niewiadomych przyczyn nie ustąpił przejazdu i wjechał wprost pod tramwaj. Z pierwszych informacji, jakie dobiegają do nas od ratowników medycznych, wynika, że 2 osoby zostały ranne. To jest małżeństwo podróżujące samochodem osobowym. Oboje oni zostali przewiezieni do szpitala w Biskupicach. Wstępna diagnoza medyczna wskazuje na ogólne potłuczenia obu pacjentów oraz skręcenie kręgosłupa w odcinku szyjnym jednej z rannych osób. W tramwaju byli pasażerowie, jednak ci na szczęście nie doznali żadnych obrażeń. Niestety to jest takie miejsce, w którym nie po raz pierwszy dochodzi do zdarzenia drogowego z udziałem tramwaju. No, wstępne nasze ustalenia wskazują jednoznacznie na winę kierującego polonezem. Z powodu wypadku ruch drogowy na ulicy Makoszowskiej był wstrzymany przez ponad godzinę. Policja bada dokładne przyczyny zdarzenia.